Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami kolejne komentarze. Pierwszy komentarz w tej części to komentarz publicystyczny. Artur Żak, Nowy Kurier Galicyjski. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, pani redaktor. Kłaniam się nisko z Lwowa. Panie redaktorze, jesteśmy po wyborach parlamentarnych. Wygrało Prawo i Sprawiedliwość, procentowo wygrało, natomiast wszystko wskazuje na to, że to jednak dzisiejsza opozycja będzie rządzić ze względu na większą ilość mandatów, łącząc Koalicję Obywatelską i Trzecią Drogę, a także Lewicę. Natomiast komentują te wybory media zagraniczne i też władze innych krajów. Zapytam na początek, jakie są komentarze, jeśli chodzi o ukraińskie społeczeństwo co do tych wyborów, czy o wyborach w Polsce. Na Ukrainie się jednak nie mówi. Jak najbardziej się mówi, Polska jest najbliższym sojusznikiem Ukrainy, więc te wybory dla Ukrainy też są wyborami bardzo ważnymi. Jeżeli chodzi o przestrzeń informacyjną, to bym podzielił ją na dwie części. Na tę część, nazwijmy to, bardziej oficjalną, czyli tych wszystkich komentatorów, ekspertów, dziennikarzy i zwykłych ludzi. Jeżeli chodzi o przestrzeń tą bardziej profesjonalną, to wybory są komentowane też na dwa sposoby. Bądź, że od tych wyborów nic nie zależało, że niezależnie która strona by wygrała, to dla Ukrainy to nic nie zmienia. To jest jedna opinia. Ale także jest, i moim zdaniem, dosyć powszechna opinia w mediach ukraińskich, że jednak koalicja, ta, która wygrała, to znaczy trudno to nazwać koalicją, ale koalicja opozycyjna, że określę takiego sformułowania, że ona będzie dla Ukrainy bardziej korzystna, a to z tego powodu, że ukraińska przestrzeń informacyjna odbiera przeciwników obecnego rządu jako tych bardziej demokratycznych, czyli tych, którzy będą bardziej sprzyjali Ukrainie w kwestii integracji z Unią Europejską. Często też pada hasło ukraińskiego zboża, które ja mam wrażenie, że problem już został rozwiązany, bo dopiero wczoraj minister Szmyhal, czyli premier Szmyhal, pochwalił się, że ponad 60% zboża wyjeżdża z Ukrainy przez teren Rumunii, więc prawdopodobnie teraz dla ukraińskich rolników, czyli tak naprawdę bardziej dużych koncernów rolnych, już nie ma problemu z wywożeniem zboża. Więc to jest jedna opinia, taka trochę hura optymistyczna w kwestii zmiany rządu, bo trzeba zaznaczyć, pani redaktor, że spora część właśnie tej przestrzeni ukraińskiej, informacyjnej, często nazywanej tą przestrzenią demokratyczną, jest w tej paradygmie bardziej europejskiej niż współpracy tutaj regionalnej w Europie Środkowej. Ja miałem nadzieję, że jednak te nastawienie na tak zwane Trójmorze, na tworzenie niejako alternatywy dla osi wschód-zachód na Ukrainie znalazło więcej sympatyków, ale mam wrażenie, że tak teraz się nie stało. I druga część to jest właśnie opinia zwykłych obywateli, które można poczytać między innymi w komentarzach. I tutaj zwykli obywatele dziękują przede wszystkim rządowi polskiemu za jego bezpośrednią działalność, nieuwzględnioną działalność od negocjacji z Unią Europejską czy jakimikolwiek innymi partnerami, tylko bezpośrednią pomoc natychmiastową, która w pierwszych dniach uratowała de facto Ukrainę. I zarówno tą pomoc humanitarną w kwestii przyjęcia uchodźców, militarną w kwestii przekazania broni, jak i dyplomatyczną w postaci tego, że między innymi Bartosz Cichocki, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, to był jedyny ambasador, który został w Kijowie. Konsulat między innymi generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie do dzisiaj nie przerwał nawet na jeden dzień swojej działalności. A warto zaznaczyć, że inne placówki dyplomatyczne kilka tygodni przed pełnowymiarowym wtargnięciem wyjechały ze stolicy. Warto także zaznaczyć to, co przypominają sobie ukraińscy obywatele, wizytę między innymi liderów Polski w Kijowie w pierwszych dniach tak naprawdę pełnoskalowej inwazji, wtedy, kiedy wokół Kijowa stały jeszcze rosyjskie wojska. Więc takie to jest rozbicie, taki dysonans w przestrzeni informacyjnej. A pan redaktor jaką ma ocenę sytuacji? Pan redaktor widzi jakby też potrzeby z bliska, widzi sytuację od ponad już 1,5 roku i też jakby zna sytuację w Polsce. Tutaj abstrahując się od jakichkolwiek poglądów politycznych, muszę powiedzieć, że ja bym jednak się obawiał takiego rządu, który prawdopodobnie powstanie w Polsce na początku inwazji. To by było tragiczne zarówno dla Rzeczypospolitej Polskiej, a przede wszystkim dla Ukrainy. Teraz mam nadzieję, że po prostu system polski, że racja stanu, polska racja stanu stanie powyżej jakichś przekonań, utarczek, sprzeczek partyjnych. Że jednak, mam nadzieję, ten system Rzeczypospolitej jest na tyle stabilny, że on będzie w stanie też, przepraszam za kolokwializm, przetrawić tak wyjątkową potencjalną koalicję składającą się z bardzo wielu liderów i wielu poglądów. Więc na czas wojny moim zdaniem to nie jest najlepszy pomysł. Niemniej jednak tutaj w 100% szanuję decyzję obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Ponad 70% frekwencja, no to jest jednak festiwal demokracji, święto demokracji z prawdziwego zdarzenia, więc... Panie redaktorze, a czy ten potencjalny nowy rząd, ale rząd dzisiejszej opozycji, stworzony przez dzisiejszą opozycję, to też będzie nowe otwarcie w relacjach polsko-ukraińskich. Po tych wypowiedziach ukraińskich polityków, no, były jednak wypowiedzi, które nam się zdecydowanie nie podobały. Jak pan widzi, czy może jednak rząd, który stworzy Prawo i Sprawiedliwość, to też nowe otwarcie? Tutaj ciężko jest powiedzieć o nowym otwarciu, bo ja mam wrażenie, że na Ukrainie nie do końca jest zrozumienie tych procesów, które zachodzą w Polsce. Mam wrażenie, że społeczeństwo ukraińskie, a bardziej tak naprawdę politykum ukraiński, czyli ukraińscy politycy, urzędnicy i przestrzeń informacyjna, dziennikarze i eksperci nie do końca rozumieją, co w Polsce na dany moment się odbywa. Oczywiście można to... Można się spodziewać jakiegoś nowego otwarcia. Tak jak powiedziałem, ukraińscy politycy i dziennikarze liczą po prostu na to, że nowy rząd w Polsce będzie bardziej proeuropejski, że to tak określę, jak oni to nazywają. I to ułatwi tak naprawdę zarówno dialog między Ukrainą i Polską, jak i między Ukrainą i Europą. Z tym, że no, zobaczymy, tak jak powiedziałem, ten potencjalny rząd koalicyjny to jest rząd wielu tak naprawdę ideologii. Tutaj ciężko jest znaleźć cokolwiek wspólnego w tej potencjalnej koalicji, oprócz nienawiści do obecnego rządu, czy też niechęci i chęci zmiany tego rządu. Panie redaktorze, my... Patrzymy, cały czas obserwujemy sytuację na Ukrainie. Proszę powiedzieć, na czym właściwie teraz stanęło, bo ten temat był bardzo często poruszany przed wyborami, to znaczy kwestia ukraińskiego zboża. Jak dzisiaj wygląda kwestia ukraińskiego zboża? Ona praktycznie teraz nie istnieje i dlatego moja możliwa reakcja jest na tyle emocjonalna, że wtedy to sięgnęło zenitu, sięgnęło ONZ-u, a teraz już nie istnieje. Więc domniemywam i mogę postawić taką śmiałą tezę, hipotezę, moje zdanie, że to było po prostu instrumentalne wykorzystanie danego tematu, a po co to było zrobione, no to już pozostawiam wszystkim ocenę we własnym zakresie. Temat zboża praktycznie nie istnieje, oprócz tego, co ja powiedziałem, że wczoraj była deklaracja Szmyhala, premiera Ukrainy, o tym, że ponad 60% wyjeżdża przez teren Rumunii. Panie redaktorze, jak dzisiaj wygląda sytuacja na Ukrainie? Czy też uważa pan, że Władimir Putin liczy na to, że to, co się dzieje w strefie gazy, odwróci uwagę naszych mediów, ale też i mediów europejskich i tych światowych od sytuacji na Ukrainie? Jak najbardziej to, co się odbywa teraz na Bliskim Wschodzie, jest jak najbardziej na rękę Rosji. Ono i odwróci uwagę opinii publicznej i tym samym odwraca uwagę państw. No bo tak się składa, że wolny świat, wolne, demokratyczne państwa są uzależnione od opinii obywateli. I jeżeli ta uwaga, te opinie są w jakikolwiek sposób uszczuplone, siłą rzeczy politycy i urzędnicy dostosowują się do tego, czego oczekują od nich ich obywatele. Niemniej jednak wszyscy na Ukrainie liczą na to, że ten kryzys bliskowschodni, ta wojna Izraela z organizacją terrorystyczną Hamas w strefie Gazy, zresztą nie tylko, jak najszybciej się zakończy i ten wektor znowu będzie przeniesiony bardziej na wojnę, która trwa de facto na Ukrainie. Z drugiej jeszcze strony to, co się wydarzyło teraz w Izraelu, mam nadzieję też pokazało wielu obserwatorom, jaka rola w tym kryzysie, w tej wojnie bliskowschodniej była Federacji Rosyjskiej. Ja wiem, że to może czasami wyglądać jak drobna, a może nie drobna prowokacja ze strony Hamasu, kiedy to Hamas, liderzy Hamasu dziękują Putinowi osobiście, że Rosja wykazuje pewną wstrzemięźliwość i nazwijmy to nieaktywne poparcie dla ich działań. Więc wszyscy liczą na to, że to się jak najbardziej, jak najszybciej zakończy. No ale tak jak powiedziałem, każde odwrócenie uwagi od wojny na Ukrainie jest na korzyść Rosji. Jak Ukraina jest przygotowana na zimę, która jest przed nami wszystkimi? Zmienia się pora roku, zmieniają się też warunki do walki. Tutaj też trzeba podzielić na dwie części. Jeżeli chodzi o żołnierzy, to zarówno Ministerstwo Obrony, jak i Sztab Generalny deklaruje, że żołnierze są w 100% przygotowani do zimy w postaci i mundurów i innych rzeczy niezbędnych do walki w warunkach zimowych. To jest jedna część. Druga część to jest właśnie infrastruktura cywilna i cywile. Rząd donosi, że Ukraina ma w 100% wypełnione rezerwuary z gazem, mają zapewnioną 100% bezpieczeństwo energetyczne w postaci prądu, czyli energii elektrycznej na dany moment i nie ma konieczności pozyskiwania jej z zewnątrz, ale wszyscy zwracają uwagę, że Rosja przez ostatnie tygodnie nie używa zmasowanych ataków pociskami rakietowymi i eksperci domniemywają, że Rosja użyje je w atakach na infrastrukturę energetyczną i pewnie tak się stanie, więc wszyscy obywatele jak rok temu muszą się przygotować, czyli zaopatrzyć się w generatory, powerbanki, kozy, czyli takie piecyki do ogrzewania. Każdy praktycznie na własną rękę musi o to zadbać. Niemniej jednak w miastach dotychczas są takie punkty, gdzie jeżeli ktoś we własnym zakresie nie może zadbać o własne bezpieczeństwo, może tam się udać i może się ogrzać, może naładować telefon, napić ciepłej herbaty, czy nawet zjeść coś ciepłego. Te punkty w zależności od miast mają różny zakres swoich usług. Oczywiście im dalej od frontu, tym tych punktów jest mniej i ten zakres usług jest także mniejszy. A jak w takim razie przygotowana jest Rosja na dalszą ofensywę? No właśnie, w tę grę można także grać we dwójkę. Krylo Budanow, szef wywiadu wojskowego Ukrainy, poinformował o tym, że Rosja też musi się liczyć z atakami na infrastrukturę krytyczną. Pomimo tego, że większość ataków ukraińskich jest na infrastrukturę wojskową, to czasami dochodzi moim zdaniem do takiego testowania, punktowania też infrastruktury rosyjskiej energetycznej. A biorąc pod uwagę, że kolejne rodzaje broni bardziej dalekosiężnej trafiają na Ukrainę. Myślę tutaj o pociskach rakietowych ATACMS, które ostatnio dotarły. Co prawda w tej najstarszej modyfikacji z zasięgiem do 160 km. Niemniej jednak widzieliśmy, jak skuteczne one były przeciwko lotniskom wojskowym. Ładunki kasetowe praktycznie praktycznie zlikwidowały te lotniska, z których lotnictwo wylatywało na front, aby strzelać w ukraińskich obrońców. Więc prawdopodobnie Rosja musi się liczyć także z atakami odwetowymi, a uwzględniając zasięg nawet tych starych rakiet ATACMS, to musi się liczyć z dużym zagrożeniem zarówno infrastruktury krytycznej, jak i zakładów wojskowych czy innych legalnych celów wojskowych. I na koniec Parlament Europejski zatwierdził we wtorek utworzenie instrumentu finansowego o wartości 50 miliardów euro na wsparcie odbudowy i modernizacji Ukrainy od 2024 roku. 512 posłów było właśnie za tym instrumentem finansowym. Posłowie chcą, by do odbudowy Ukrainy wykorzystać majątek Federacji Rosyjskiej. Wzywamy państwa członkowskie do umożliwienia wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do sfinansowania odbudowy Ukrainy i podkreślamy znaczenie zaangażowania Rady Najwyższej, Parlamentu i ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego. Panie redaktorze, to jest to ogromna kwota. Czy wystarczająca? Myślę, że całkowicie niewystarczająca i tutaj też diabeł tkwi w szczegółach. To nie jest tak, że te kwoty, które są często ogłaszane, one automatycznie trafiają bądź potencjalnie trafią na Ukrainę. One są uzależnione od wielu czynników. A co do wykorzystania majątku rosyjskiego, no to przez prawie 2 lata państwa próbują wypracowywać różnego rodzaju mechanizmy i z tego, co się orientuje, możliwość pozyskania środków z tych zamrożonych aktywów rosyjskich jest dosyć niewielka. Z głowy teraz strzelam, jest kilka państw, które w jakimś stopniu przekazały środki na rzecz Ukrainy. Kanada przekazała środki zamrożone, jeżeli się nie mylę, przy areszcie samolotów rosyjskich, czy też przekazała samoloty rosyjskie transportowe na Ukrainę. Jeżeli się nie mylę, to Estonia i Łotwa też jakieś środki rosyjskie była w stanie zamrozić i przekazać dla Ukrainy. Niemniej jednak to są naprawdę bardzo nikłe procenty z tych aktywów, które Federacja Rosyjska dotychczas posiada na terenie wolnego świata. Artur Żak, Nowy Kurier Galicyjski. Dzień dobry, dziękuję panie redaktorze. Dziękuję pięknie, kłaniam się. Dobrego dnia. A już za chwilę wiceminister Edukacji i Nauki, Prawo i Sprawiedliwość Dariusz Pątkowski.